Na cmentarzu porośniętym trawą i krzewami znajduje się duży, odbudowany w 1988 roku ohel. Pochowany jest tu Aaron Kohen z Pszczonowa, syn Mojżesza Kohena, zięć słynnego milczącego cadyka Menachema Mendla z Warki. Aaron Kohen z Pszczonowa był przewodniczącym sądu rabinackiego w Nadarzynie. Wewnątrz na ścianie wiszą metalowe tabliczki. Na środku, w ogrodzeniu, liczne kwitle i ślady świeczek. Ohel jest odwiedzany przynajmniej raz w miesiącu. Na stojącej w rogu małej macewie czytamy: tu pochowany Pan, wielkie światło, sprawiedliwy, bogobojny, czcigodny i chwalebnego imię, nasz nauczyciel, Pan i mistrz. Aaron Kohen, syn nauczyciela Mojżesza Kohena, pamięć sprawiedliwego błogosławiona, przewodniczący sądu w gminie Nadarzyn, zięć Pana Świętego, pamięć sprawiedliwego w życiu, w świecie przyszłym, z Warki, zmarł w poniedziałek 2 Elul i pogrzebany obrzasku we wtorek 3 Elul roku 633 według krótkiego rachunku. Niech dusza jego związana będzie w węzeł życia. Aaron Kohen z Pszczonowa, syn Mojżesza, zmarł 25 sierpnia 1873 roku. Był skoligacony z dynastią warecką. Cmentarz w Sochaczewie został odnowiony w latach 1989-1990 staraniem byłych Żydów sochaczewskich. Na wprost wejścia stoi duży odnowiony ohel. Przy wejściu na ścianie tabliczka z napisem po hebrajsku, polsku i angielsku. Ohel, grobowiec cadzików, rabinów, Bornsteinów.
wewnątrz dwa groby i trzy tablice wiszące na ścianie. Pochowani są tu Abraham Bornstein Sochaczewa, syn Zeewa Nachuma z Białej, rabin w Nasielsku i Sochaczewie, uczeń Henocha z Aleksandrowa, cadyk od 1870 roku, biegły w wiedzy kabalistycznej, zmarł w 1910 roku. Samuel Bornstein z Sochaczewa, syn Abrahama z Sochaczewa, po śmierci ojca cadyk w Sochaczewie, gdzie objął też kierownictwo jeszywy. Pod koniec życia przeniósł się do Zgierza. Zmarł w 1926 roku podczas kuracji w Otwocku. Znawca halachy i kabały. Jest tu tablica upamiętniająca Dawida Bornsteina, syna Samuela z Sochaczewa. Po śmierci ojca przejął jego zwolenników. Był kierownikiem jeszyby. W 1942 roku zamordowany przez nazistów w getcie warszawskim. Miejsce pochówku nieznane. Teren byłego cmentarza jest obecnie ogródkiem przydomowym. Ochel był wykorzystywany jako komórka. Niedawno został odnowiony i przywrócono mu dawną funkcję. Pochowany jest to Symeon Bornstein ze Skierniewic, syn milczącego cadyka Menachema Mendla z Warki, cadyk w Skierniewicach od 1868 roku, znany jako cudotwórca, zmarł w 1925 roku. Na tabliczce nad wejściem do Ochelu czytamy: tu pochowany, Pan Sprawiedliwy, Światłość Świata, Admor, nasz Nauczyciel, Pan i Mistrz Symeon, Syn Pana Sprawiedliwego, Pana Mordechaja Menachema Mendla, błogosławionej pamięci, ze Skierniewic. Zmarł 20 Tyszli 5686. Niech dusza jego związana będzie węzeł życia.